sobotę 15 października na 7 piętrze w budynku, gdzie mieści się przedsiębiorstwo Elektrometal w Cieszynie, wybuchł pożar. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, w których udział wzięło 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych z Cieszyna pod nadzorem Państwowej Straży Pożarnej z Cieszyna. W ramach ćwiczeń ugaszono pożar, udzielono pomocy poszkodowanym oraz wykonano test zbiornika zakładowego. Co roku komendant miejski organizuje ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z terenu miasta Cieszyna. W naszym mieście jest 6 jednostek OSP. Dzisiejsze ćwiczenia miały dwutorowy przebieg. Po pierwsze, założeniem był pożar na 7 piętrze i jedna osoba poszkodowana, która samodzielnie nie opuściła tego obiektu. Trzeba było ją ewakuować. Natomiast drugie założenie to było poszkodowani, którzy opuścili tutaj teren zdarzenia samodzielnie przed przybyciem jednostek straży pożarnej, doznali oparzeń, złamań. Trzeba było udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ćwiczeniach brało 6 jednostek OSP, Cieszyn Bobrek, Boguszowice, Marklowice, Pastwiska, Krasna i Boguszowice. Dodatkowym celem było sprawdzenie poboru wody ze stałego zbiornika, który znajduje się tutaj przy zakładzie Elektrometal, i próba zassania z niego wody do samochodów pożarniczych, do celów gaśniczych. Podobne ćwiczenia będą w przyszłym roku. Zawsze temat ćwiczeń do samego końca jest niespodzianką dla strażaków, ponieważ to są ćwiczenia, które mają za zadanie doskonalić działania, czy to gaśnicze, czy to powodziowe, czy właśnie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy też inne, w zależności od tutaj woli i założeń komendanta miejskiego. Zawsze w ćwiczeniach uczestniczy oficer operacyjny powiatu, który prowadzi nadzór nad tymi ćwiczeniami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.